Moje pierwsze zetknięcie z komponowaniem muzyki to są jakieś środkowe lata 90., kiedy miałem 13 lat. Ogłoszono w mojej szkole muzycznej pierwszego stopnia konkurs kompozytorski. No i postanowiłem stanąć do tego konkursu, gdyż już miałem wcześniej jakieś doświadczenia z aranżacją. W teatrze głównie, takim amatorskim teatrze, który uprawialiśmy z moimi kolegami, koleżankami w podstawówce. No i na bazie tych doświadczeń stwierdziłem, że może uda mi się coś skomponować. Ze względu na duże rozproszenie moich miejsc pracy, mój charakter pracy też jest bardzo specyficzny. Mianowicie bardzo często podróżuję pomiędzy Krakowem, gdzie pracuję na Akademii, a różnymi instytucjami kultury, teatrami. W związku z tym jestem zmuszony komponować bardzo często w podróży albo w różnych dziwnych, ciekawych miejscach. Na szczęście technologia dzisiaj pozwala na zminimalizowanie takiego przenośnego studia, które się obecnie sprowadza już tylko właściwie do komputera, małej klawiatury MIDI bezprzewodowej i słuchawek. No i w związku z tym zdarza mi się pracować w pociągu, w samolocie, w samochodzie, w parkach, gdzieś w poczekalniach teatru, na salach prób, w bardzo różnych ciekawych miejscach. Jak zaczynam pracę nad utworem autonomicznym, z reguły na konkretny skład, ściśle określony, to zbieram na początku dużo różnych materiałów takich dookoła tematu, dookoła jakiegoś problemu, który w danym momencie mnie interesuje albo który interesuje zamawiającego utwór, bo tak często też bywa. I jest to z reguły jakaś taka baza wiedzy naukowej. Bardzo często inspiracją do utworów autonomicznych jest nauka. Przez długie lata, można już powiedzieć, inspirowała mnie estetyka jako dziedzina filozofii i zupełnie jakieś nowe osiągnięcia na polu estetyki. Mówię tutaj konkretnie o neuroestetyce, o takich działaniach czy badaniach z pogranicza sztuki i medycyny, sztuki i psychologii. Uważam, że nauka zawsze była, jest i będzie dobrym źródłem inspiracji, ciekawym źródłem inspiracji, bardzo obiektywnym źródłem inspiracji, ale też zawierającym tą odrobinę tajemnicy. I w ogóle uważam, że taki pierwiastek tajemnicy jest w sztuce bardzo potrzebny. Natomiast jeśli zaczynam pracę nad muzyką do spektaklu teatralnego albo do jakiegoś większej formy teatralnej, teatralno-muzycznej, czyli na przykład opery czy oratorium, bo takie formy też od czasu do czasu się zdarzają, czy jakieś takie formy pośrednie między spektaklem dramatycznym a formą oratoryjną, no to tutaj punktem wyjścia zawsze jest tekst. I ten tekst czasem daje materiał czysto dźwiękowy, podsuwa jakieś tematy dźwiękowe albo na przykład zakres instrumentarium, jaki można używać, czy też sposób przetwarzania tego dźwięku. I bardzo często przebieg tekstu dramatycznego buduje też dramaturgię muzyczną. No i z reguły też jest tak, że rozpisuję sobie kompozycję w postaci jakiś grafik i to dotyczy zarówno muzyki autonomicznej, jak i teatralnej. No i na podstawie tej grafiki zaczynam składać materiał muzyczny, na początku w kawałkach, później staram się go złożyć w jedną kompozycję, która odpowiada grafice, ale na tym etapie dochodzi do największej ilości zmian.
Wydaje mi się, że żeby muzyka eksperymentalna, czy też właśnie autonomiczna, współczesna, mogła trafić do szerszego grona odbiorców, musi uderzać w jakieś czułe tematy. I to muszą być tematy społeczne, to muszą być tematy gorące, tematy, które rzeczywiście mają jakąś moc, które nie są tylko i wyłącznie jakimś problemem dotyczących jednostek, dotyczących kompozytora. To muszą być tematy, które jednak są związane z psychologią społeczeństwa, ale też ze zjawiskami społecznymi, które się dzieją wokół nas. Wtedy rzeczywiście mamy szansę jako jakaś społeczność kompozytorska przebić się do głównego nurtu na chwilę. Wiadomo, to nie jest tak, że nagle muzyka współczesna może stać się jakaś popularna. Tak nigdy nie będzie, ale ona może się przebijać momentami do jakiegoś szerszego medium. Chciałbym też powiedzieć bardzo jasno o tym, dlaczego interesuje mnie teatr, dlaczego wracam ciągle do tego medium, bo przecież dla kompozytora teoretycznie komponowanie muzyki do teatru to jest komponowanie muzyki w jakimś sensie użytecznej, podrzędnej, drugorzędnej. Ale wydaje mi się, że tutaj jest coś, co właśnie napędza mnie też w ogóle do tworzenia, że teatr przeważnie stawia mi na drodze bardzo ciekawych ludzi z różnych branż, nie tylko z muzyki, ale też właśnie ze sfery wizualnej. I tak sobie myślę, że to ci ludzie najbardziej mnie napędzają do tego, żeby cokolwiek robić, żeby tworzyć, także w muzyce autonomicznej. Bardzo często jest tak, że muzyka teatralna inspiruje mnie do podejmowania tematów w muzyce autonomicznej. I myślę, że to jest dla mnie najważniejsze. No i olbrzymia różnorodność tematów. Teatr podsuwa mi ciągle nowe tematy, bo co reżyser, to ma jakieś inne zainteresowania, problemy, inne źródło, inną wrażliwość. I to sprawia, że ja się cały czas napędzam, przechodząc z jednego projektu do drugiego. Komponowanie muzyki, a jednocześnie możliwość utrzymania się z tej muzyki, to jest niewątpliwie coś, za co jestem losowi bardzo wdzięczny. Jestem za to wdzięczny wielu ludziom, których poznałem, że tak akurat się zdarzyło, że mogę wykonywać w ogóle ten zawód, bo wiem, że to nie jest łatwe, zwłaszcza dla młodych kompozytorów, kiedy wkraczają w ten świat muzyki współczesnej, czy świat muzyki teatralnej, filmowej, że bardzo trudno jest zacząć, bardzo trudno jest wejść na jakiś taki poziom, w którym będzie można czuć się dostatecznie wolnym, żeby z czystym sumieniem powiedzieć, że tak, to jest to, co chcę powiedzieć, co chcę robić, a jednocześnie móc się z tego utrzymać. No i dla mnie na przykład wykonywanie tego zawodu, możliwość wykonywania tego zawodu jest swojego rodzaju wolnością. To jest taki sam rodzaj wolności, jaki można poczuć, jak się wypływa żaglówką w morze. Być kompozytorem to jest przede wszystkim dla mnie wspaniała mieszanka zajmowania się swoimi pasjami, a jednocześnie uprawiania zawodu, który jest jakimś również źródłem dochodu. Ale przede wszystkim jest to też pewnego rodzaju odpowiedzialność,
Myślę, że jako kompozytorzy mamy bardzo duży wpływ na kształtowanie kultury i sztuki, a także kształtowanie może jakby gustów naszych słuchaczy i trendów. Dlatego wiąże się to pewnie też z jakąś odpowiedzialnością. Największą inspiracją w mojej twórczości, może przez to, że jestem takim typowym właśnie wzrokowcem, największym impulsem są zazwyczaj dla mnie inne sztuki, głównie wizualne. I tu na pewno wymieniłbym malarstwo, film, obraz czy nawet rzeźby. Te jakby elementy wywołują we mnie pewne uczucia i obrazy, które następnie przelewam na muzykę. Z tym, że nie są one jakby odzwierciedleniem czy jakimś odmalowaniem tych dzieł w mojej muzyce, tylko pewnym rodzajem takiego wrażenia, które odczuwam patrząc na mnie. Do innych kategorii inspiracji na pewno byłaby również architektura. Bardzo inspiruje mnie takie industrialne, fabryczne przestrzenie, goły beton, puste hale fabryczne, słupy napięcia, tory kolejowe i sama jakby akustyka wokół tych obiektów, co wiąże się na pewno z jakimś tam długim, dużym pogłosem czy wybrzmiewaniem. Muzyką jakby nie przekazuje emocji, ale pewien jakby może raczej klimat czy pewne wrażenie, które chciałbym wywołać pewne obrazy u mojego słuchacza, nie emocjonalność. Wolałbym, żeby to była taka czysta, abstrakcyjna forma. To mnie najbardziej interesuje. Wrażenia dźwiękowe, pewny rodzaj manipulowania percepcją słuchacza. To były elementy, które chciałbym, żeby funkcjonowało w taki sposób w mojej muzyce. Do twórców, którzy mieli bardzo duży wpływ na moją twórczość, na pewno należą obrazy filmowe Andrzeja Tarkowskiego i cały ich klimat. Sposób, w jaki buduje napięcie i kręci bardzo długie ujęcia, w których właściwie bardzo rzadko się coś dzieje, ale mimo wszystko czuje się to ogromne napięcie i duży dramatyzm. Najbardziej komfortowo czuję się, jeżeli mogę pracować, to pracuję zawsze z komputerem, w słuchawkach na uszach i w łóżku. To jest dla mnie taka jakby najlepsza przestrzeń do pisania utworu. Dopiero później, kiedy przychodzi sam taki etap edycji nutowej i dopracowania samego materiału, wtedy przesiadam się zdecydowanie na biurko i tak dokończę pisanie właśnie swojego utworu. Chciałbym powiedzieć, że od właściwie wielu lat jestem niepraktykującym wiolonczelistą, aczkolwiek zdarzają się projekty, które gram od czasu do czasu. Jest to zazwyczaj muzyka eksperymentalna, improwizowana. Granie muzyki eksperymentalnej, improwizowanej na pewno daje mi dużo większą swobodę i potrafię tam, wydaje mi się, że zrealizować dużo więcej interesujących pewnie pomysłów, które może sam bym przeniósł do swojej kompozycji. Mimo że nie mam może bardzo dużej, bardzo rozwiniętej techniki gry na wiolonczeli, ale przez to pozwala mi jakby też przełamać jakby swoją inwencję i szukać nowych brzmień w tym kierunku. W pracy z młodymi ludźmi cenię sobie najbardziej to, że muszę się sam bardzo dużo przygotowywać, żeby przekazać swoją wiedzę. Gdybym chciał bazować tylko na tym, co sam pamiętam jeszcze z nauki w trakcie studiów, to byłoby to niewystarczające. Studenci czasami są już bardzo ambitni, posiadają dużą wiedzę, więc cały czas ich trzeba też w jakiś sposób stymulować, a żeby tak się stało, sam muszę się douczać, więc staram się być na bieżąco z obecnymi trendami. Chyba to sobie najbardziej cenię, a po drugie sam
tam jakiś ten właśnie taki rodzaj młodego ducha. Myślę, że gdzieś tam mentalnie ja czuję się też dużo trochę młodziej, więc bez problemu, wydaje mi się, znajduję z nimi wspólny język. Bardzo lubię uczyć i lubię, cenię sobie bardzo ten kontakt. Muzyka, którą tworzymy obecnie, muzyka współczesna, jest dla mnie pewnym wycinkiem, zapisem historii, która dzieje się właśnie na naszych oczach, jest odbiciem pewnych trendów, inspiracji tego, co się dzieje bardzo często w polityce, sytuacji ekonomicznej, całej kondycji naszego społeczeństwa, jest jakby taką zapisaną kartką historii. Poza tym uważam, że muzyka obecnie pisana powinna być również jakimś pewnym rodzajem rozrywki, czy dostarczać wrażeń intelektualnych i artystycznych dla samej publiczności. Nie każdemu musi się podobać, ale uważam, że każdy powinien przynajmniej spróbować się z nią oswoić. Uważam, że muzyka współczesna dotrze szerzej do publiczności, jeżeli przełamiemy tą pewną sztuczną barierę jej elitaryzmu. I tutaj na pewno dużą pracę muszą wykonać nie tylko sami artyści, kompozytorzy i wykonawcy, ale również osoby zajmujące się, czy też instytucje zajmującą się jej promocją. Muzyka współczesna nie jest łatwa w odbiorze dla wszystkich, dlatego uważam, że słuchacz powinien dostać też pewien klucz do jej rozumienia, a to oczywiście wiąże się z edukacją już na wczesnym etapie. Trzeba jakby znać też kontekst historyczny rozwoju muzyki, żeby zrozumieć, na czym ona polega. Trzeba też czytać i tego jakby nikt za nas nie wykona. Jeżeli jedyne, co możemy zrobić, to jakby wspierać, promować i własnymi siłami przekonać ludzi do jej piękna.